Sobota 14 stycznia. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Przeżyliśmy piątek 13. W piątek udało mi się także zadebiutować na profilu facebookowym podkarpacielive.pl. Kto nie widział, zapraszam do oglądania pierwszego wywiadu w ramach programu Czwartoligowiec. Rozmawiałem z Adrianem Nowakiem, nowym nabytkiem JKS-u. A dzisiaj w sobotę, styczeń, luty to czas, wiadomo, turniejów piłkarskich dla dzieci. Więc zobaczmy, co tu mamy w kalendarzu. Zimowy festiwal, Akademia Piłkarska Bratek Bratkowice, Skrzaty i Żaki, halowy festiwal GAF Cup, rocznik 2011, turniej GKS Zarzecze Cup, rocznik 2012. Może wybiorę się tym razem do Świlczy, gdzie dzisiaj będzie się odbywał zimowy festiwal Akademii Piłkarskiej Bratek Bratkowice. Więc czas pakować się i jedziemy zobaczyć, jak wygląda dzisiejszy turniej. Witam serdecznie. Dzisiejszy turniej organizujemy jako Akademia Piłkarska Bratek Bratkowice. Festiwal zimowy. Na dzisiejszym turnieju w kategorii skrzat zjawiło się 6 drużyn: Stal Rzeszów, Sokół Sokołów Małopolski, WRS Rzeszów, Grunwald Budziwój Głogowia, Głogów Małopolski i my jako gospodarz, nasza najmłodsza grupa w Akademii. No więc tak, takie początki Akademii sięgają 2012 roku, czyli już 11 lat. Na początku była to mała jedna grupa złączona tam z kilku roczników. Chłopcy trenowali, jeździli na festiwale, natomiast nie występowali w lidze. Następnie sukcesywnie te grupy powiększały się do 3, 4. No i nadszedł okres ten pandemiczny, gdzie te 2 lata tak naprawdę było ciężkie, zainteresowanie treningami było coraz mniejsze, obostrzenia, dostępność sal sportowych i boisk, grupy zostały ograniczone tylko do 2, ale od wiosny tamtego roku ruszyliśmy z pełnego kopyta. Obecnie mamy 5 drużyn w każdej kategorii wiekowej. 4 drużyny grają na co dzień w ligach Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej. W chwili obecnej trenuje u nas około 90 dzieciaków z rocznika 2008 aż do 2017. Także stale przybywają. Wiadomo, jak to jest, dzieci też tracą zainteresowanie, więc jesteśmy cały czas gdzieś w okolicy 90 zawodników. Głównie zwracamy uwagę na kształtowanie umiejętności technicznych. Przykładamy dużą wagę do gier 1 na 1, do prowadzenia piłki, też już wprowadzamy gry 2 na 1, 3 na 1, 3 na 2. No i zwracamy też uwagę na szybkość podejmowania decyzji, no bo to też nam brakuje w polskiej piłce, że my wszystko robimy bardzo wolno, a my chcemy, chcemy po prostu, żeby chłopaki jak najszybciej grali, jak najszybciej operowali piłką i to też jest ważne dla nas na pewno w szkoleniu. A jak zaangażowanie tych dzieci na treningach i na turniejach? No to każdy z chłopaków na pewno daje z siebie 100%, no wszyscy walczą tak naprawdę o każdą piłkę, nie ma jakoś, że ktoś się obija, ktoś się nie stara, także chłopaki są w 100% zaangażowani i nie mogę naprawdę na to narzekać.
A jak w ogóle podchodzicie do turnieju? Bo z tego co widziałem, to bardzo chętnie jeździcie na różne turnieje piłkarskie. Jak to, szkoleniowo podchodzicie, czy jednak presja na wynik? Znaczy, głównie podchodzimy szkoleniowo. No wiadomo, że jak gramy mecz, no to już wszyscy i chłopaki, i rodzice, i ja, wszyscy no, chcemy ten mecz wygrać, no bo to po to się gra, tak? Ale mówię, ja mówię zawsze chłopakom, że jak wszyscy podejdziemy do tego meczu na 100%, zagramy z dużym zaangażowaniem, będziemy realizować te założenia, to co ćwiczymy na treningach, no to nawet mecz przegramy, zremisujemy, ale to nie jest ważne, bo wszyscy tak z podniesioną głową schodzimy z boiska. Przede wszystkim trenujemy i wykorzystujemy maksymalnie stadion sportowy w Bratkowicach, wielofunkcyjny. Mamy tam też zaplecze i socjalne, sanitarne, szatniowe, dostępność pełnowymiarowego boiska, bieżnię lekkoatletyczną, na górze mamy siłownię, jakieś bieżnie dla dzieci. Natomiast wykorzystujemy w okresie jesienno-zimowym również salę gimnastyczną w Zespole Szkół w Bratkowicach. I tą tutaj Świlczy, gdzie tutaj jest, mówię, w naszej gminie bardzo duża presja na taki obiekt, bo jest pełnowymiarowy, super przystosowany. Sporo drużyn jest w gminie, także w miarę możliwości, jeżeli tylko jest możliwość, chętnie korzystamy, rozgrywamy sparingi przede wszystkim, bo infrastruktura na to pozwala. Treningi odbywają się 2 razy w tygodniu dla każdej grupy i w weekendy festiwal, turniej, czy w okresie wiosennym, jesiennym rozgrywki ligowe dla każdej kategorii wiekowej. Jesteś prezesem Akademii Piłkarskiej Bratek Bratkowice, sekretarzem w LZS w klubie seniorów oraz trenerem tutaj w grupach młodzieżowych i w grupie seniorskiej. Z tego co sobie znalazłem w tabeli ligowej, to bez porażki, więc jak ty to wszystko godzisz? No powiem tak, jest ciężko, ale fajnie, że mam grupę osób, przede wszystkim trenerów, którzy mi w tym mocno pomagają. Rodzice też, słowa uznania przy takim organizacji, też sporo pracy wykonali. No cóż, no, w domu mnie nie ma, tak, ale no, człowiek to lubi i gdzieś zawsze ten czas, jeżeli ktoś chce, znajdzie, żeby pogodzić te wszystkie obowiązki. Mi to sprawia dużą frajdę i cieszę się, jak widzę 120 zawodników na takim turnieju, czy na meczach ligowych, treningowych, zaangażowanych rodziców w koszulkach, szalikach. Te dzieciaki, radość, uśmiech na twarzy, nawet po porażce są zadowoleni, nie pamiętają tego. Sam mam 2 synów, którzy też grają, trenują, także jakoś daję radę. Kto was wspiera finansowo? Powiem tak, głównym, jakie główne wsparcie możemy liczyć, no to wiadomo, jak to wszędzie pewnie jest, samorząd gminy, serdecznie dziękujemy, mamy bezpłatne sale do wykorzystania, bezpłatny obiekt, także to dużo pomaga, natomiast utrzymujemy się tak naprawdę w dużej mierze jako akademia ze składek rodziców, są to jakieś tam symboliczne kwoty, tak żeby zapewnić maksimum jakości i maksimum akcesorii treningowych, żeby te treningi były ciekawe. No i liczymy i też współpracujemy z kilkoma mniejszymi sponsorami, którzy tam zawsze jak trzeba parę groszy gdzieś dorzucą. Wykorzystujemy to wszystko, przeznaczamy na dzieciaki, żeby to zaprecedowało w przyszłości. Gdyby któryś z rodziców, oglądając ten materiał, chciał zapisać swoje dziecko, to w jaki sposób? Nie ma nic trudnego w tym. Przychodzimy na trening, mamy stronę na Facebooku, gdzie są treningi, są podane telefony do trenerów z każdej grupy, można się zawsze ze mną skontaktować. I praktycznie codziennie jesteśmy na obiekcie sportowym w Bratkowicach w okresie wiosenno-jesiennym od godziny 16 do 21, ponieważ łącznie w klubie w Bratkowicach jest 7 grup, 6 młodzieżowych, 1 seniorska, także na pewno zawsze jest jakiś trener, osoba z klubu, można zapytać, zadzwonić. Przyjmujemy wszystkich, nie prowadzimy żadnej selekcji, jest to, powiedzmy, mały ośrodek, skupiamy osoby tutaj z naszych okolic, cieszymy się, żeby aktywować fizycznie tych dzieciaków, no i serdecznie zapraszamy. Jesteśmy w trakcie festiwalu piłkarskiego Akademii Piłkarskiej Bratek Bratkowice.
postanowiłem chwilę z chłopakami tutaj porozmawiać. Na początku przedstawcie się. Jestem Patryk Bułatek. Jestem Filip Lis. Wojtek. Jestem Błażej Wołowiec. Chłopaki, powiedzcie, jak długo trenujecie i na jakiej pozycji gracie? Ja gram zazwyczaj na pozycji bramkarza obrońcy i trenuję przez 2,5 roku. A ty? Ja gram na napastniku i trenuję... Ile? Jak długo trenujesz? Nie pamiętasz, okej. Okay. Wojtek, a ty ile masz latek? 5. 5. I jak już długo trenujesz? 5. 5 lat już trenujesz? No to faktycznie bardzo długo. A tutaj kolega, dlaczego wybrał piłkę nożną? Wybrałem piłkę nożną, bo mi się podoba. Są piłkarze bardzo wytalentowani. Trenuję tak od półtorej roku. Gram na pozycji obrońcy. No, kibicuję bratkowi, bo to mój klub, akademia. To. No i wspieram mojego brata Wojtka. No. I to może być ty. Okay. Bliżej jak będziesz mówił, bo żeby było słychać. No właśnie, komu kibicujecie? Jakiej drużynie? Oczywiście, że bratkowi i bratkowice. Mhm. A z takich ogólnopolskich albo światowych marek to komu? Polsce. Polsce, dobra. A ty, kto jest twoim idolem? Cristiano Ronaldo. A dlaczego on? Bo od dawna już go lubię i... I jest najlepszy. Zgadza się. A ty, Wojtek, komu kibicujesz? Lewandowskiemu. Lewandowskiemu, super. Bo brat tutaj podpowiada, dobrze. A dlaczego? Bo co, strzela dużo bramek, prawda? A cieszyłeś się, że przeszedł do Barcelony, czy wolałeś do Bayernu? Do Bayernu. I wolałeś w Bayernie Monachium. A ty komu kibicujesz? Ja kibicuję Cristiano Ronaldo. Bliżej do mnie. Tak samo Cristiano Ronaldo kibicuję, to jest mój idol od dawna. Okej, okay. Dzięki chłopaki. Za nami zimowy festiwal piłki nożnej Akademii Piłkarskiej Bratek Bratkowice. Jak na turniejach były bramki, radość, dzieci, czasem płacz, ale najważniejsze jest, że dzieci rozwijają swoją pasję. Z tego miejsca chciałbym pogratulować tutaj organizatorom za sprawne przeprowadzenie turnieju. Składam gratulacje na ręce prezesa Dawida Home. Bardzo fajnie ten dzień spędziłem tutaj. Dziękuję za zaproszenie. Jeżeli Państwu podobał się ten materiał, to zapraszam do subskrypcji mojego kanału. I pamiętajcie, nie ma wielkiej piłki bez małej piłki. Rozwijajmy lokalną piłkę. Adam Onyszczuk, do usłyszenia.